Śląskie Święto Śliwki to nowa propozycja na kulturalnej mapie w naszym regionie. Karczma Wrzos w Ustroniu postawiła na imprezę pod znakiem śliwki. Naszym flagowym produktem jest śliwowica ustrońska, która zainspirowała nas do tego, żeby stworzyć święto wszystkich produktów śliwkowych. Akurat teraz w momencie zbiorów i po zbiorach śliwki ważnym wydarzeniem dla nas w Ustroniu są dożynki i jakby odpowiednikiem dożynek dla nas będzie to święto dla śliwkowych produktów. No i z tego co wiem, jak ma się na nazwisko śliwka, to też jakieś atrakcje i rabaty czekają. Zgadza się, dla osoby na nazwisko śliwka jest tajemniczy gratis i myślę, że należy przyjść i sprawdzić o co chodzi w tym roku albo w kolejnych latach, by samemu przekonać się, że warto. W programie nie zabrakło gotowania z Adamem Borowiczem, który specjalnie na tę okazję stworzył śliwkowe menu. No menu dosyć klasyczne, ale złożone. Z tego powodu, że ta śliwka musiała się znajdować w potrawach, ale też nie chciał, żeby dominowała, tak? No bo tak, śliwka pijemy, śliwka w piwie, bimber ze śliwki, jest tego za dużo. Wszyscy znamy na przykład schab ze śliwką, tak? Często łykowaty, suchy. Ja chciał zrobić coś innego, więc tak naprawdę miesiąc trwało ustalanie samego menu. Od startera po deser, ale startera tak naprawdę nie jednego, a dwa. Bo oscypek klasycznie jest podawany z żurawiną, tak? A ja zrobił galaretka ze śliwki węgierki i oscypek podawany jest grillowany i dostajesz kawałek galaretki na górę i one się tak powolutku rozpuszczą. Także całkowicie inaczej smakuje, a mamy śliwka, tak? Potem mamy kapuśnica, czyli nie kwaśnica, nie kapuśniok, tylko kapuśnica, tylko zupa na wodzie z kapusty kiszonej, z masłem, z grzybami, z ziemniakami, a do tego nie idzie boczek posypany, tylko chipsy z wysuszonej śliwki węgierki. Także mamy następną śliwkę wkomponowaną w zupę. Potem danie główne. No to na Śląsku rolada, w Beskidach też jest lubiana rolada, ale ja wymyślił pieczeń wołowo z demiglasem, z suszonych śliwek tutaj przez Karczma Wrzos. Dodane były potem do alkoholu. Ja te śliwki z alkoholu wyciągnął, odparował i zrobił demiglas z suszonej śliwki i podawał sos do pieczeni wołowej, do kapusty czerwonej i do kluzek. A na końcu kołocz ze śliwką, ale żeby tej śliwki nie było za dużo w tym kołoczu, to lody cynamonowe, bo cynamon idealnie współgro przecież ze śliwkami. I tak naprawdę 5 potraw z śliwką, może nie w roli głównej, ale jednak ona się wszędzie przewija. I to w sumie jest chyba pierwszy raz zrobione w Beskidach i tutaj w Ustroniu Śląskie Święto Śliwki i cyklicznie co roku będziemy to cały czas robili, tylko potrawy się będą zmieniali. Jak zapowiadają organizatorzy, była to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia impreza ze śliwką w roli głównej. Mamy plan na to, żeby to było coroczne święto. Może kiedyś to będzie wersja taka, która to będzie odbywała się nie tylko w jednym lokalu, ale w wielu miejscach. Do tego dążymy, ale na ten moment zaczęliśmy tutaj u nas w Karczmie Wrzos, bo najprościej od swojego zacząć i pokazać, o co nam chodzi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.